Cześć, witam w kolejnym odcinku Spoilerów Hakera. Dzisiaj zrobimy zadanie polegające na wyznaczaniu ostatnich dwóch cyfr z silni. Jest to zadanie ze spoja, z sekcji łatwych, dwie cyfry silni. Na pozycji 496 znajduje się to zadanie. No, w tej chwili jest to drugie pod względem ilości osób, która na nie odpowiadało. Jest to zadanie bardzo proste, ale też wymaga pewnego podejścia programistycznego. Otóż tak, niech n będzie nieujemną liczbą całkowitą, no to n silnia definiuje się następująco. I tu jest definicja silni. No, czyli mówiąc językiem ludzkim, jest to po prostu mnożenie kolejnych cyfr przez siebie. Jeżeli silnia 5, no to jest to 5 razy 4 razy 3 razy 2. Jeżeli jest to 7, no to 7 razy 6 razy 5 razy 4 razy 3 razy 2. No razy 1, ale te razy 1 nic tu nie zmienia do naszej silni. Czyli mnożymy n silnia, wszystkie elementy, wszystkie cyfry, wszystkie liczby, które prowadzą do n przez siebie. Z tego względu silnia bardzo szybko rośnie. Przygotowałem taką silnię w arkuszu kalkulacyjnym. Prawda, dla 16 silnia jest już to bardzo ogromna liczba. Dla 18 silnia jeszcze większa. No później już arkusz zaczął stosować zapis inżynierski, już nie potrafi tego zapisać w postaci normalnej. No, gdybym jeszcze bardziej kontynuował temat, bardzo szybko dojdziemy do wartości. Tak, czyli silnia 170 jeszcze arkusz sobie radzi, 171 już niestety nie. 170 silnia to jest jakaś tam wartość razy 10 i 306 zer, prawda? Czyli ogromna wartość. Także nie jesteśmy w stanie tej silni w żaden sposób liczyć. W zadaniu jest podane, że mamy określić dwie ostatnie cyfry silni dla n z jakiego zakresu? Wejście dla n od 1 do miliarda. Skoro wymiękliśmy przy 170 w arkuszu, no to miliard silnia jest taką wartością, że nie jesteśmy w stanie jej policzyć w żaden sposób. No oczywiście da się napisać algorytm bardzo złożony, który tą silnię by powiedzmy wyliczył, ale no jest to wartość na tyle duża, że na pewno nie jest to zadanie łatwe i w sekcji łatwe na pewno nie możemy zastosować tu żadnej zmiennej z języka C, C++ czy żadnego tego typu języków. Jak więc sobie poradzić z tym zadaniem? W zadaniu mamy pytanie, zadanie w zasadzie jest sformułowane w ten sposób. Napisz program, który wczyta ze standardowego wejścia tą nieujemną liczbę całkowitą, czyli wczyta to, te liczby od zera do miliarda, policzy cyfrę dziesiątek oraz cyfrę jedności w zapisie dziesiętnym tej silni. Czyli my nie musimy liczyć całej silni. My musimy policzyć dwie ostatnie cyfry. Cyfrę dziesiątek i cyfrę jedności. No i w tym momencie zadanie staje się już banalnie proste. Wystarczy zajrzeć do tego, co zrobiłem wcześniej w arkuszu i wyraźnie widać, no, że na początku, prawda, jest to 1, 2, 6, 4, potem się już pojawia 0, 0, 0, 0 i to 0 już będzie leciało w nieskończoność. Zwłaszcza po przekroczeniu dziesiątki, no to każda liczba pomnożona przez 10 ma 0 na końcu. W związku z tym już jakakolwiek liczba by później dalej nie była, to skoro mnożymy ją gdzieś tam po drodze przez 10, to otrzyma ona 0. Także od dziesiątki w górę na pewno mamy zera na cyfrze jednostek. Na cyfrę dziesiątek też nam się w pewnym momencie już pojawia zero, dlatego że to zero było wcześniej, no i ta dziesiątka dołożyła nam jeszcze jedno zero. Czyli można powiedzieć, że nasza odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ ostatnie dwie cyfry, no to jest 0 i 1, 0 i 2, 0 i 6, 2 i 4, 2 i 0, 2 i 0, 4 i 0, znowu 2 i 0, 8 i 0, no i potem mamy 0, 0, 0, 0 i już to 0, 0 będzie nam się pojawiało na dowolnej wartości. Czyli jeżeli ktoś nas pyta, jakie są dwie ostatnie cyfry silni z miliarda, dwa zera. Dwie ostatnie cyfry silni z 10 miliardów, dalej dwa zera. Niezależnie od liczby,
Jej silnia ma na ostatnich dwóch cyfrach 0 już od wartości 10 w systemie dziesiętnym. Zadanie stało się proste. Czyli ktoś nas zapytuje o ostatnie dwie cyfry, szukamy, czy jest to któraś z liczb znajdujących się powyżej, gdzieś poniżej dziesiątki w systemie dziesiętnym. Jeżeli nie, odpowiedź jest zawsze 0. A jeżeli tak, no to wybieramy jedną z tych kilku wartości. No i spróbuję to teraz zaimplementować w języku C++. Tak, startuję teraz z poziomu szablonu kodu z CodeBlocksa i próbuję zaimplementować to zadanie, które przed chwilą omówiłem, w postaci kodu rzeczywistego programu, który wrzucę do spoja do sprawdzenia. Czyli tak, w naszym zadaniu mamy liczyć ostatnie dwie cyfry silni dla różnych przypadków, tak? Przyjrzyjmy się temu jeszcze raz dokładnie, żeby czegoś nie przegapić. Wejście. W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita od 1 do 30, która określa liczbę przypadków do rozważenia. Znowu, tutaj ograniczenie jest żadne. No, ileś przypadków w zasadzie jest ograniczona tak naprawdę no, tylko zawartością zmiennej, do której wczytam sobie tą liczbę przypadków. Jeżeli skorzystam z unsigned long int, no to będę mógł tych przypadków analizować naprawdę dużo. Każdy przypadek będzie analizowany tak samo. Będzie wymagał wykonania takich samych operacji, czyli dla miliona przypadków, 2 milionów przypadków, 3 milionów przypadków. No, w zasadzie program oczywiście będzie działał dłużej, bo będzie te przypadki wczytywał, ale będzie to porównywalnie po prostu w stosunku do ilości przypadków. Także zaczniemy od analizy przypadków. Zacznę więc od stworzenia zmiennej do wczytania liczby przypadków. Nie będę tu cudował z unsigned long int, wystarczy int, a w zasadzie nawet charakter by wystarczył, ale żeby nie komplikować, już będzie to int. Int ile przypadków. Klasyczna pętla sprawdzająca przypadki. No i teraz trzeba wczytać daną liczbę i odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są ostatnie dwie cyfry jej silni. Czyli wczytujemy liczbę n. I teraz, no, stablicowałem sobie te przypadki przed chwilą w arkuszu kalkulacyjnym, no to zapiszę je albo przy pomocy ifów, albo wręcz przy pomocy funkcji switch, czy, przepraszam, instrukcji switch, która pozwoli mi to łatwiej uporządkować, a przy okazji wprowadzę tutaj instrukcję switch do programu. No właśnie, jak jest zdefiniowana silnia 0? To by trzeba było sprawdzić. Aha, silnia dla n mniejszego od 1 wynosi po prostu 1. Czyli silnia 0 to 1. I o tym trzeba pamiętać, ponieważ sędzia może sprawdzić na przykład dla liczby 0. I jeżeli będę liczył według tamtego schematu, no to zapomnę być może o tym zerze. Czyli case 0, przypadek 0, no to wynosi silnia 1, czyli ostatnie dwie cyfry silni są 0, 1. No więc. Oj. No tak, CodeBlocks niespodziewanie zakończył pracę. Jakżeby inaczej. Otworzymy go więc ponownie. Dobrze, doszedłem do momentu przed utraty. Mam nadzieję, że się CodeBlock znowu nie wywali. Także przypadek dla zera wypisujemy dwie ostatnie cyfry, czyli 0 i 1. I teraz case musi mieć break. No i przypadek kolejny, case 1. Dla jedynki to było znowuż równie to samo co 0 i 1, to samo co wcześniej, czyli sobie tu skopiuję. Teraz przypadek dwójki, case 2. No i co jest dla dwójki? Dla dwójki jest 0 i 2. Czyli oczywiście wklejam tamto, bo
wykorzystam ten schemat. Zresztą może powielę sobie na początek ten schemat. Dobrze, czyli dla dwójki mam 0,2, dla trójeczki mam 0,6, dla czwóreczki mam 2,4, dla trójeczki, przepraszam, 0,6, dla czwóreczki 2,4, dla 120, dla piąteczki jest już 2,0, dla szósteczki jest 2,0. Dla czwóreczki było 2,4. Coś zepsułem. 2,4, 2,0, 2,0. Tam potem dla siódemki jest 4,0. Dla ósemki jest 2,0. 2,0. Dla dziewiątki jest 8,0. I dla dziesiątki już jest 0,0. I dla każdej następnej jest również 0,0. Jak zapisać każdą następną? No, w przypadku instrukcji switch, zamiast po prostu kolejnego case'a, kolejnego przypadku, wpisuję po prostu default. Czyli domyślne zachowanie dla wszystkich, które nie są wymienione wyżej. Tak, czyli dziesiątka również ma to defaultowe już zachowanie 2,0, także dziesiątkę wyrzuciłem. No i mam w ten sposób 10 przypadków, w zasadzie 11, bo jeszcze z zerem. 10 specjalnych i przypadek już ogólny, defaultowy dla wszystkich. Tak zapisane zadanie, no, mógłbym wrzucić do spoja, ale jeszcze sobie pokażę tutaj, że można to w pewien sposób zoptymalizować. Znaczy, w zasadzie nie tyle zoptymalizować, co skrócić kod. Otóż niektóre przypadki się powtarzają. Jak działa instrukcja switch? Ona bierze liczbę z nawiasu i podstawia pod konkretny przypadek i wykonywane są operacje aż do funkcji break. Czyli jeżeli nie będzie tego breaka tutaj, to case po wykonaniu zera wykona również jedynkę. No, zrobi dwa razy, a my nie chcemy dwa razy, czyli wyrzucam z tego i zapisuję w ten sposób to, co mi się powtarza. Tu mi się powtarzały jeszcze dwudziestki dla piątki i szóstki. Moment, nie to wyciąłem, co trzeba. O, dla piątki i szóstki się powtarzały dwudziestki. I dwudziestka się jeszcze powtarza dla ósemki, czyli ósemeczkę sobie zmienię kolejność, to nie musi być po kolei, czyli zrobię ósemeczkę i już skróciłem zapis oto. No, reszta się już nie powtarza, reszta już jest osobno. Czyli mamy przypadek zerowy i pierwszy, dwa razy to samo, przypadek drugi, jakaś wartość, przypadek trzeci, jakaś wartość, przypadek czwarty, jakaś wartość, przypadek piąty, szósty lub ósmy, jakaś wartość. Siódmy taka wartość, dziewiąty taka i defaultowy domyślny taka. No, w zasadzie zadanie jest już gotowe. Mogę je wklejać do spoja. Submit solution. Język C++ może być w wersji 14. Wklejam przypadek, zgłaszam, no i zobaczymy, czy nie popełniłem jakiegoś błędu. Zaakceptowano, czyli zadanie wykonane poprawnie. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka.